Tu jesteśmy w nowym lesie dla nas, okolicy Olpucha. Proszę, jaka tutaj piękna, urokliwa ścieżka. Tutaj też mamy z drugiej strony taką ścieżkę. Bardzo ładnie to wygląda. Uroczo, ślicznie i malowniczo. I zachęcająco. Zobaczymy, co ten las przygotował dla nas, chociaż jest dopiero dzisiaj już 18 listopada, więc jest bardzo późno. Liczymy się z tym, że już możemy nic nie znaleźć, ale po prostu chcieliśmy się pożegnać. A tutaj, ale piękny mech. Jaki wspaniały. Taki zieloniutki. No, wspaniały. No pięknie on wygląda. Pierwszy grzyb dzisiaj. Całkiem ładny. Nie jest taki ten, jest suchy względnie. Ale jak był. No był piękny. Kiedyś. Ale nawet. Nawet twardy. O, robaczywy. I pierwszy mój grzyb dzisiaj to są kureczki. O, jeszcze się trafiają. Całkiem ładne, jędrne, twarde. Coś jest. Mamy kureczki. Nie jest tak, że nic nie ma. O proszę, tutaj mamy. Coś znalazłam. Zobaczymy, jaki to będzie stan. Tu jest jakiś duży ten grzyb. Twardy. Twardy. No. Ten taki. Ale. Zobacz, Andrzej. Tak, kolos i jaki twardy. O, ale ładny. Taki do suszenia. No, ale twardy, nie? Korzeń sprawdź, czy nie jest robaczywy. Tak, ale twardy korzeń, no dobrze. Tak, tak, znalazłam go, no. Muszę go sprawdzić. O, chyba robaczywy. Co tu dalej będzie? Noga robaczywa. Robak jak nic. Tłusty. Fajne jedzonko ma, to się pożywia. Ale piękne. Ale piękne. No cudowne. Widzę malutki. O tego chodziło? No nie. A widzisz, co jaki ładny. Ale ładny. Ale piękny. Ale śliczne. No i to młode. Zobacz, ile tu ich jest, patrz. Tu jest twardy. I ten. To jest okej. I ten jeszcze. Ale ten twardy. Twarda noga, jaki on piękny. Ale piękny. Jeden podgrzybek. I tu. Kolejny. Zobaczymy. A proszę, tutaj jakie śmieszne drzewo. Takie poskręcane. O, natura tak. Coś zostało uszkodzone podczas wzrostu i tak się pochyliło. Widać, że tu było chyba złamane. Tak. Na moje oko to drzewo było złamane. Jak było małe. I po prostu gałązka, która rosła, wyrosła w bok i tak oto pięknie się drzewo odrodziło. O! Wspaniale. Pokazało, że siłę natury. Ja znalazłam. Tam, zobacz, tam masz jeszcze trzy. O, tu.
Tak tu i tu. O. No, ciekawe. Całkiem ładny. No, bardzo ładny. Bardzo ładny, powiedziałabym. Ten tutaj. O. Też ładny. No, wydają się zdrowe. Tu mamy gąseczkę. Tu gąska. Gąska szara. Tak. Tak. Bardzo ładna. Zwarta jędrna. Właśnie trzon się charakteryzuje tym, że on jest taki delikatnie zielonkawy, cytrynowy. O, żeby to pokazać, tak zapamiętałam to. Pani Mirka powiedziała, że one mają właśnie cechę charakterystyczną. No, tak sobie to zapamiętałam, że ten trzon jest taki zielonawy. Jesteśmy tutaj wśród tych brzózek i taka polanka nam się trafiła. Bardzo jasne miejsce, fajne, ciekawe. Teraz, o tej porze roku, jak już las zasypia, to te podgrzybki, czy inne grzyby, przeważnie można znaleźć przy drogach. Tak jak tutaj je właśnie najczęściej przy drogach znajdujemy. Tak jak i teraz, o, całkiem fajny. No, troszeczkę dziurawy, ale... Zobaczcie, idę. I tak wyciągam sobie kanapkę, żeby zjeść, ale co wyciągnę tą kanapkę i chcę ją odpakować, to za każdym razem zobaczę grzyba. I tu nawet zjeść nie można. O, ten już taki. A tutaj co ja widzę? Kania. Kania się trafiła. Całkiem ładna. Taka. No. Czy mnie oczy nie mylą? Ale ładne. Ale one wyglądają. Z daleka wyglądają jak borowiki. Jakie fajne. Jakie grubachne nogi. Opieńki udające borowiki. No proszę. Ale ładne. Bardzo ciekawe. Ale piękne. No, cudnie one wyglądają. Znalazłam przed chwilą takie dwa podgrzybki. Tutaj jesteśmy w okolicach takiego jeziora. Niestety nagrywanie mi się nie włączyło wtedy. Jest jeden i tu kolejny. Bardzo ładny, zdrowy. Proszę, czyż to nie pięknie wygląda? Ale ładnie. Ładne jeziorko. Mam taką ciszę tutaj. No cisza niesamowita. W takim pięknym lesie. I tutaj taka dróżka nad tym jeziorem. Bardzo piękne. O, piękny. Twardy. No i zdrowy. Zdrowy, bardzo ładny. O, tu mamy kolejną kurkę. I tu też kureczki. No, całkiem co. I tu. Wynurzają się. No. Jeśli tam parę owocników. Parę owocników jeszcze można znaleźć. Zawsze to cieszy oko. Człowiek o tej porze chodząc do lasu, no nie liczy, że coś znajdzie. Jakoś tak nie nastawiamy się na jakiś wielki wysyp. Ale miło. Miło jak coś do tego koszyka trafi. Od czasu do czasu. Ale tutaj muszę to pokazać. Tu są takie piękne rośliny. Piękne. Już spotkałam ostatnio też te rośliny. Nie wiem co to jest za roślina, ale bardzo piękna. I tu kolejna. No cudowna. Piękna. I
tu przy takiej dróżce. O, jaki piękny podgrzybeczek. No wspaniały. U, twardy. No, ekstra. No pierwsza klasa. I wydaje się, że zdrowy. Bardzo ładny. Do jedzenia. No. Ale takiego grzyba to ja jeszcze nie widziałam. Ale tuż przy nich były ładne maślaczki. O. Jak to się nazywa? Miodówka? Przeczna. No. No, ale tu całkiem sporo, zobacz. Cztery obok siebie. O. Jakie ładne. Pod grzybeczek. Zobaczymy, jak on się ma. No, całkiem ładny. Bardzo ładny. I kolejna kureczka. U, całkiem sporo ich tu. Całkiem sporo ich tu. O, ostrożnie wyciągniemy. Ole, ale ładne. Bardzo ładne. Całkiem spore. I tu taki ładny podgrzybeczek się wydaje. O, twardo siedzi. Ale ładny. Tak? Mhm. O, jaki ładny. Tu. I tu wśród trawki. Też ładny, zwarty. Bardzo ładny. No, bardzo ładny. Ładny. I tu wśród takich traw podgrzybeczek zmotknięty, ale zobaczymy, jak jego kondycja. No, całkiem ładny. Jest taki zwalony, zwalony pnie. Pnie całe drzewo wielkie. O, może coś tutaj będzie w tym pniu, w tym drzewie, między jego gałęziami. I tutaj coś dostrzegłam. Coś dostrzegłam tutaj wśród tych pni. Tutaj jest opieńka stara, ale tutaj kawałeczek dalej widzę podgrzybek. Tylko trzeba się do niego teraz dostać. Ładny podgrzybek. O, całkiem ładnie. O, po twarzy smerają gałęzie. Całkiem ładny. Trzeba się tu jeszcze zajrzeć. Bardzo ładny. Jakaś maszyna przejechała. A tutaj rośnie młody las. Cieszy oko. Będą grzybki. Podgrzybeczek, podgrzybek. Całkiem spory. Ale twardy. Tu kolejny podgrzybeczek. Kawałeczek dalej. Też bardzo ładny. Bardzo ładny. Ląduje w koszyku. Tutaj mamy kolejne powalone drzewo. I tutaj o, jakieś podgrzybki nam się tu trafiły. W jakim one stanie? No, nie jest źle. Nie ma dziur w nodze. I tu mamy podgrzybka. O, ten jest ładny. Zdrowy. O. Bardzo ładny. Ale ładny. Później zobacz, tam z drugiej strony jeszcze. Tam też pójdziemy. Pokażę ci przy drodze, jakie ładne rosną. Takie młodziutkie, fajne. Ale ładny. O, ten jest ładny. Trafiliśmy teraz na ładne okazy.
No. O, taki jeden. Proszę. Ten. Ja robię w takich właśnie gałęziach rosnąć. O, trzy. To... Dzisiaj jest 18 listopad, tak? Tak. 18, no. Ale piękne. Ale ładniutkie. Kolejny, ale ładny. O, jakie. Kolejny piękny, świeży. I tutaj śliczniutki. Tak. O, jakie ładne. Piękne. Ale śliczności.